W miniony weekend Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji na kortach w parku i przy basenie zorganizowało trzecią serię turniejów o Grand Prix Tczewa 2016 w tenisie ziemnym. Łącznie w trzech kategoriach rywalizowało 29 amatorów tenisa ziemnego. W kategorii skrzat niepokonana jest Marta Pilas, która zwyciężyła już po raz trzeci. Podobnym osiągnięciem w kategorii junior może się pochwalić starogardzianin Michael Wodziński. Tym razem jego finałowym rywalem był Tczewianin Igor. Gordejna. Trzecie miejsce w kategorii junior zajęła Daria Jekiel. 15 osób przystąpiło do walki w kategorii open. Obok miejscowych tenisistów pojawili się goście ze Starogardu, Malborka czy Sztumu. Zabrakło tym razem liderów klasyfikacji generalnej, finalistów poprzednich dwóch turniejów, Henryka Kuklińskiego i Jakuba Federowicza. Bohaterem turnieju został ten, który pojawił się w tym roku w Trzewie po raz pierwszy. Starogardzianin Marek Gutiar już w ćwierćfinale rozegrał widowiskowy mecz z Mikl Mikołajem Brange. w półfinale ograł Mikołaja z Wirbulisa, a w finale stoczył zacięty bój z Malborczykiem, Patrykiem Pychyńskim. W pierwszym secie lepszy był Pychyński, wygrał 6-1. W kolejnych klasę pokazał Gutiar, zwyciężył do trzech i do jednego. Wygrał trzeci turniej i mimo nieobecności na dwóch poprzednich zawodach może włączyć się w walkę o tytuł mistrza Grand Prix Tczewa 2016. Przekonamy się o tym dopiero po wakacjach, bowiem kolejne trzy turnieje cyklu or Organizatorzy z Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji zaplanowali na wrzesień.